Jesteśmy tutaj po to, żeby wam głosić o żywym Bogu. O Bogu, którego na imię Jezus. To nie jest jakaś marionetka. To nie jest coś, co możemy zobaczyć. To nie jest coś, co możemy poczuć. Ale musimy ogłosić w swoim życiu, że Jezus jest Panem. Chodzicie do kościołów, szukacie, nie wiecie sami czego. Ale prawda jest taka, szukacie miłości, szukacie ojcostwa. Tylko w Jezusie możecie znaleźć ojcostwo. Posłuchajcie nas. Mówimy tylko o żywym Bogu. Bogu, który umarł na krzyżu, abyśmy mogli pójść do nieba. Nie można pójść do nieba za dobre uczynki. Gdyż Słowo Boże mówi, że łaską jesteście zbawieni, nie z uczynku, żebyście się nie chlubili. Nie możecie zasłużyć na to, aby pójść do nieba. Do nieba idzie się za darmo, za free. Jeśli nie macie pewności zbawienia, jeśli nie wiecie, że jutro, gdyby jutra nie było, gdzie byście poszli, zatrzymajcie się i słuchajcie tego, co do was mówimy. Zatrzymajcie się, ten świat pędzi nie wiadomo dokąd, ale mam dla was dobrą nowinę. Jutro może przyjść Jezus. Jeśli jutro Jezus przyjdzie, to co się z wami stanie? Głosimy wam dobrą nowinę o zbawieniu. Zbawienie bierze się przez wiarę. Jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że zmartwychwstał w ciele, nie w duchu. Jezus zmartwychwstał w ciele. On jadł rybę. On nie zmartwychwstał i chodził jako duch. On zmartwychwstał i chodził jako człowiek. On miał nowe ciało, inne, lepsze ciało, tak jakie będziemy mieli w niebie. Jeśli wierzycie w to, o czym my tutaj teraz mówimy, zatrzymajcie się i posłuchajcie. Ja jeszcze 3 lata temu byłem zwykłym człowiekiem. Zwykłym człowiekiem jak większość z was. Miałem jakieś marzenia, miałem rodzinę, miałem potrzeby. Ale okazało się, że tak naprawdę wszystko to napędzała pustka w moim życiu. Ja skończyłem studia, wybudowałem dom, ale się okazywało, że i tak nie miało to większego znaczenia, dlatego że ciągle czegoś potrzebowałem, ciągle czegoś szukałem. 3 lata temu miałem tą wspaniałą możliwość spotkać się z żywym Bogiem. Z Bogiem, którego imię Jezus. Tego dnia Jezus przyszedł do mnie, ja nie widziałem Go, nie czułem Go, ale wiedziałem, że jestem w środku martwy, że coś jest ze mną nie tak. Że jakaś część mnie jest martwa. Zawołałem wtedy, Boże, ja Ciebie nie znam. Przez 30 lat słyszałem różne dziwaczne rzeczy na Twój temat, że jesteś gdzieś, nie wiadomo gdzie, ale teraz wołam Cię, jaka jest prawda. I wiecie co, w tamtym momencie On do mnie przyszedł. Przyszedł i wiedziałem, że jestem martwym człowiekiem. Ja zawołałem, Boże, ja chcę Cię poznać. Jak wtedy zawołałem, Zacząłem szukać, jaka jest prawda. Zacząłem czytać Słowo Boże i w Słowie Bożym znalazłem taki zapis, że łaską jesteście zbawieni, nie z uczynków. Ja wiedziałem, że moje bycie dobrym człowiekiem, byłem dobrym człowiekiem, donikąd mnie nie zawiedzie. Donikąd. Zawiedzie mnie do piekła. Ale znalazłem to Słowo i uwierzyłem temu Słowu i chwyciłem się jak głupi. I wiecie co? I w tym momencie zjawił się Bóg. Ja wiedziałem, że idę do nieba. Wiedziałem, ja głosiłem, Jezus, jesteś moim Panem i Zbawicielem. Nic innego w życiu nie potrzebuję, jak tylko Ciebie. Wiedziałem, że idę do nieba. Niczego w życiu nie jestem tak pewien, jak tego, że idę do nieba. Że jeśli bym tu za chwilę umarł, ja pójdę do nieba. Ja nie zasłużę, ale z wiary pójdę do nieba. Posłuchajcie nas. Jeśli potrzebujecie uwolnienia, jeśli coś was zniewala, a na pewno was to zniewala, bo każdy człowiek jest zniewolony. Ja byłem zniewolony swoimi potrzebami, swoją niepewnością, niepewnością jutra. Nie byłem zniewolony jakimiś uzależnieniami, bo każdy człowiek, który chodzi na studia, to nie każdy musi być ćpunem, nie każdy musi być narkomanem, ale może być zwykłym człowiekiem. I jako zwykły człowiek miałem swoje problemy. I na te problemy oprócz Boga nie ma żadnego lekarstwa. Nie ma lekarstwa. Jeśli jesteście chorzy, zatrzymajcie się, podejdźcie do nas, będziemy się modlili o wasze uzdrowienie. Zostaniecie na pewno uzdrowieni. Dlaczego? Bo 2000 lat temu Jezus rozchorował się każdą chorobą. Każdą jedną. Łupieżem, rakiem, HIV-em i każdą jedną chorobą. Każdym jednym złamaniem. Jeżeli coś ciebie boli, przyjdź do nas, a na pewno zostaniesz uzdrowiony. Wiecie co? Ja 3 lata temu, jak spotkałem Boga, moje życie zaczęło się zmieniać.
ja dopiero wtedy zacząłem się uczyć, co to znaczy kochać drugiego człowieka. Mi się wcześniej wydawało, że ja kocham ludzi. Tak naprawdę ich nie kochałem. Kochałem samego siebie. I z tego powodu, z wyniku kochania samego siebie, człowiek nie może pójść do nieba. Dlaczego? Dlatego, że jego panem jest jego własne ego. Każdy człowiek ma ego. Jeśli nie puścisz swojego ega, nie powiesz, że Ty, Jezus, jesteś moim Panem, nie pójdziesz do nieba. Ja wtedy puściłem swojego, powiedziałem, Jezus, ja nic nie mogę tutaj na tym świecie, ale Ty możesz. Ty możesz mnie uwolnić, Ty mnie zbawisz. Ty dasz mi lepsze życie. I wiecie co, od tamtego dnia wszystko zaczęło się zmieniać. Teraz naprawdę jestem w stanie kochać ludzi. Chodzę, uzdrawiam ludzi. Jesteśmy w stanie wypędzać demony. Dlaczego? Bo to robił Jezus. Nasz mistrz i nasz Pan. Zatrzymajcie się na chwilę, podejdźcie do nas, porozmawiajcie z nami.